Witam serdecznie. Ostatni dzień walk turnieju Krwawa Bitwa, czyli w tym turnieju wszelkiego rodzaju leczenia, wskrzeszania, pancerz i różne podobne wzmocnienia nie są skuteczne. Również jest limitowany ten turniej do bohaterów trzygwiazdkowych i wszystkie kolory są dopuszczalne. Także w trzygwiazdkowych bohaterach oczywiście nie ma wskrzeszaczy, więc jedyne to leczenie i pancerz to są te rzeczy, które będą powstrzymywane. Jak mi to wychodzi? Na razie jestem w górnym 1%. Sprawdzę, jak mi sobie sprawdza się moja obrona. Obrona się sprawdza całkiem dobrze. Przegrałam jeden atak, co jest dosyć dziwne, dlatego że moi bohaterowie praktycznie oprócz Wiktorii nie mają emblematów. Uważam, że tutaj największą pomocą jest mój tank, czyli Tannenbaum. To jest bohater z rodziny Wesołe Dzwonki, czyli to jest ta grudniowi bohaterowie specjalni. Więc ja pomyślałam, że może zrobię o nim jego recenzję, zanim dojdzie do grudnia, dlatego że prawdopodobnie wielu z Was go i tak dostanie. Uważam, że jest to jeden z tych bohaterów, które warto mieć przynajmniej jedną kopię zrobioną u siebie. Okej, także obrona się sprawdza. W atakach przegrałam dwa razy. Trzygwiazdkowe ataki są o tyle trudne, że praktycznie, szczególnie jeżeli jest to krwawa bitwa i nie ma leczenia, są o tyle trudne, że niewiele potrzeba, żeby zabić trzygwiazdkowego bohatera. Także jeżeli plansza się zupełnie nie ułoży, to jest krótka piłka. Okej, mam dwie porażki, dwie jeszcze mogę mieć. O, właśnie chciałam zobaczyć, które jest to miejsce. 570. miejsce. No, ale to przed rozpoczęciem walk. Zobaczę, jak pójdzie. Alright. Czyli tak, przeciwnik ma trzech bohaterów na 20 emblematach, co automatycznie zrobi go trudniejszym, więc muszę sobie zmienić tutaj kolory. Skoro tank jest żółty, to ja sobie wezmę fioletowych bohaterów. Tak, spróbuję. Okej, okay, różnica 300 punktów w mocy. Prawie 300. Ponad 300. Okej. I wszystko tak naprawdę zależy od początkowej planszy. Więc jeżeli tam się uda, żeby się pojawiły klocki, tak jak u mnie, no to tank idzie w dół dosyć szybko. To było bardzo korzystne. Ok, teraz kogo będę zabijać? Kto mi wyrządzi szkodę największą? Ten. Ok. Dobrze. Następny. Fioletowy, dwa niebieskie. Tutaj wezmę żółte w takim razie. Oczywiście z żółtych najbardziej lubię Jonaha. Powinna mieć dwóch, tak. Już sobie przypomnę tego średnio. Gdzie jest moje? Tutaj. Okej, okay. Katalinę wezmę. No praktycznie używam teraz tych trzygwiazdkowych bohaterów tylko wyłącznie do turniej, dlatego że w różnych eventach ja zawsze używam tylko zielonego zestawu, zielonej Wiktorii, to wszystko. Także praktycznie nie używam innych. Alright.
Także trochę zapomniałam, jakie mają właściwości, szczególnie ci bohaterowie, których dostałam później i którzy po prostu dołączyli do mojej kolekcji, zostali wypełnieni później, dlatego że ja ich mniej używam i mam z nimi mniejsze doświadczenie. O, come on now. No to jest właśnie to, o czym mówię, że po prostu w pewnym momencie przestają się ustawiać klocki, zaczyna być nieprzyjemnie. Następny. Czerwony czołowy. Kogo mam z niebieskich? Niebiescy nie są tacy dobrzy. No nie wiem, tutaj nie mam dobrego przeczucia, jeżeli chodzi o to. O ten zestaw. Generalnie uważam, że nie mam zbyt dobrych niebieskich czy gwiazdkowych bohaterów. Dlatego, że ci, którzy są szybcy, to się nie za bardzo sprawdzają w ataku, bo za słabo atakują. Okej, tu może być problem. Zobaczymy. Plansza mi oczywiście nie pomaga. Oh dear. Oh my. Wiktoria chyba też ruszy. Trudno. Niekoniecznie chciałam tak zrobić, no ale trudno. Oh dear. Tutaj też pomaga broń, którą mam na Wiktorii, dlatego że to jest broń, zaraz ją pokażę. Ona zadaje dodatkowe obrażenia. Broń mistrzowska i ona zadaje krwawienie przez dwie tury, czyli 50 punktów obrażeń. To jest dosyć istotne przy tych trzygwiazdkowych bohaterach, którzy mają mniejsze zdrowie. Także myślę, że ta broń mi wiele razy pomogła. Tym bardziej, że jej efekt się nakłada. No tu może być ciężko. On ma dwie wiktorie na tych z 20 emblematami. Kaichi jest też szybki. No nic, zobaczymy. I to jest przykre bardzo. Oh boy. Nie pozabijał wszystkich.
Dobra, Wiktoria w dół. Ta Wiktoria może mnie wykończyć teraz prawdopodobnie. Okej, ci pewnie też odpa. Koniec, dobra. I ostatni. Potrzebuję fioletowych. No, tu się dobrze ułożyły. A, super. Okej, czyli co? Trzy przegrane w sumie w atakach. To potrwa oczywiście trochę naliczanie. Mój ranking jest 97, to się zmieni, ten mój wynik 14 901 się zmieni za chwilę. W ciągu 5 minut oni dodają jakiś jeszcze algorytm, albo ostatnią bitwę, albo coś, nie wiem. I potem jeszcze na koniec dnia dodają punkty za obronę. Czyli jeżeli będę zaatakowana jeszcze, to dostanę i wygram lub przegram, dostanę odpowiednią ilość punktów. Także do końca dnia nie będę wiedzieć tak naprawdę, które ma miejsce, tu się wszystko może zmienić. Tak samo możecie sami zaobserwować, że to się zmienia w czasie. Ta wasza pozycja w turnieju. Okej, okay, no ale przetrwałam, nie musiałam się wykupywać. Wciąż jeszcze miałam jedno ekstra życie. Także jak zostanę w górnym 1%, super. Jak zostanę w górnym 5%, też super, bo wciąż mogę dostać 50 emblematów, więc mission accomplished. Dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia w turnieju i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!